Na chwilę obecną trenuję też z zespołem Polonii Świdnica. Dziękuję uprzejmości prezesa Witkowskiego. Jestem tutaj. Oczywiście wiążę cały czas nadzieję z tym, że zostanę tutaj w Świdnicy. No i nie ukrywam, że prezesowi również zależy na tym, żebym w Polonii grał, żebym reprezentował ich barwy. No cóż, zobaczymy. Wydaje mi się, że w tym tygodniu wszystko się okaże. Fajnie. No liczyliśmy ogólnie na taki duet ekstraklasowy Remigiusz Jezierski i Jarosław Lato. No, dzisiaj Remig oficjalnie zakończył karierę. No ale liczymy, że tutaj pan no, zostanie. Że jeszcze nie zakończę. No i trochę poprowadzi no, tutaj. Jestem młodszy od Remika o rok, więc może ten rok pozwolę sobie pograć. No i jakby nie było wspomóc tutaj drużynę, wiemy doskonale, że rundę wiosenną zakończyła na czwartym miejscu. No i cóż, żeby robić progres, trzeba cały czas się piąć do góry, no i trzeba lepszych zawodników, no i wyrównanej kadry. Na dzień dzisiejszy widzę, że w tym zespole drzemią możliwości. Jest kilku chłopaków, którzy tak naprawdę dobrze się prezentują. No i oczywiście chciałbym im pomóc. No, wszystko leży w gestii prezesa. Dobra, dziękujemy ślicznie.